Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziewiąta runda, ostatnia w Praga Open. Przedstawiam analizę. No, i teraz tak, moim przeciwnikiem był 11 zawodnik. Tak, 11-latek z rankingiem ponad 2000 FIDE. Więc tutaj na pewno trzeba było z takim zawodnikiem uważać. Chłopaczek bardzo sympatyczny, z buzi. Tak, ale zachowywał się bardzo tak powiedzmy bardzo, bardzo dojrzale. No i powiem wam szczerze, że ta partia była grana przeze mnie bardzo szybko. Z uwagi na jedną bardzo ważną kwestię. Trochę już straciłem zapał w tym turnieju, gdyż nie walczyłem tak naprawdę o nic. Oczywiście. Grałem do samego końca. Trochę się śpieszyliśmy też w drogę powrotną, która trwała 9 godzin. Autem, więc, no mieszane miałem uczucia, czy nie spróbować zaproponować remisu przeciwnikowi, ale stwierdziłem, że nie, że trzeba honorowo zagrać ostatnią partię tak jak należy: bez żadnych remisów, bez wycofywania się z turnieju. Absolutnie. No, cóż. Już przedstawiam tę partię. Pewnie będziecie zaskoczeni. Przeciwnik zagrał d4. g6 postanowiłem zagrać od razu skoczek na f3, Goniec na g7. Oczywiście liczyłem się z tym, że może być e4, czyli obrona nowoczesna. Przeciwnik zagrał c4, no bo widziałem też w bazie, że grał głównie właśnie te schematy. Więc, ok, posunięcie d6, posunięcie e4 i goniec na g4 z atakiem na skoczka. W tym momencie goniec e2. Jak najbardziej dobrze. Wyprowadziłem normalnie skoczka na F6, skoczek na C3, zrobiłem rozszadę, przeciwnik również wykonał roszadę. No i podobną partię grałem z arcymistrzem Heberlą, Gdzie tutaj grałem skoczek z F na d7, ale postanowiłem zmienić troszeczkę i zagrać od razu C5. W tym momencie został pionek przepchany i skoczek na A6 z planem na C7. Edman C2, czyli ta pozycja już jest inna niż właśnie z arcymistrzem Heberlo w tym turnieju, w tym turnieju, przepraszam, no ale tak jak mówię, grałem tutaj proste plany, zagrałem sobie skoczkiem na C7, posunięcie H3 ze strony przeciwnika, no i w tym układzie trzeba było oczywiście tego skoczka konsekwentnie wybić, goniec wybił, posunięcie A6, Właśnie z planem B5 przeciwnik tutaj tym gońcem wrócił, przytrzymał i zagrałem skoczkiem na D7. Goniec wyprowadził się na E3, wieża B8. Normalne ruchy debiutowe, tu się nic nie dzieje, normalna rzecz z jednej i z drugiej strony. Teraz troszkę mój przeciwnik pomyślał i zagrał wieża a na b1. Trochę się zdziwiłem tym posunięciem, ale jak tak się zagłębiłem trochę w pozycję, to już wiedziałem o co chodzi. Bo plan białych w tych schematach może być też taki, że jak ja zagram posunięcie b5, to przeciwnik odpowie kontrą b4. Oczywiście może nie od razu, ale to przygotuje. I to jest plan ciekawy i nie jest taki zły. Przede wszystkim też wieża schodzi tutaj z takiego pośredniego ataku od gońca. No i w tym momencie zagrałem B5. Przeciwnik bardzo szybko zbił, ja zbiłem i nastąpiło. Przepraszam, nie zbiłem pionkiem, wróć. Nie zbiłem pionkiem, bo nie chciałem się nadzieć właśnie na B4, tylko zbiłem od razu skoczkiem, żeby wymienić chociaż jedną figurę. Bicie skoczkiem jest jak najbardziej ok, bo pozbywam się pasywnie ustawionej figury. I w tym momencie skoczek odbił, pionek odbił, i teraz nastąpiło B4. Tutaj mogą się dziać różne cuda. Przeanalizowałem sobie tutaj te ruchy, i teraz w partii zagram od razu C3, dosyć szybko i pewnie. Jest tutaj jakaś tam przewaga białych, ale wydaje mi się, że tutaj czarne i tak mają opcję na to, żeby... Te pozycje utrzymać, tak? Dobrze służycie. Utrzymać pozycję, a nie wygrywać. E, dosyć ciekawą opcją byłoby po prostu zbicie. I chodzi o to, że jak wieża zbije, wjeżdża Hetman na wieżę. Hetman B1 jest bardzo mocny atak na pionka, ale takim atakiem w ogóle nie ma się co, co przejmować. I ta e, pozycja mogła się pojawić e, i trzeba było na to pójść. E, tutaj skoczek na C5 e, można by było zagrać. I teraz jest kilka fajnych opcji. Mianowicie. Jedną z nich najlepszą to jest zagranie wieżu na C1 i poczekanie na rozwój wydarzeń ze strony czarnych. No właśnie, a jeżeli nastąpiłyby na przykład takie bicia, na przykład goniec na B5, no to wtedy po końcu C3 czarne zdobywają przewagę materialną, bo jeżeli tutaj jest bicie skoczka, to jest bicie wieży, a na końcu też pada goniec, więc taktyka. Trzeba ją analizować W momencie, gdy w tej sytuacji wieża by zbiła na B5 To wybijamy wieżą I jeżeli zbija na przykład Hetman No to wybijam Hetmanem na A2 Wyrównuję pionki A jeżeli coś takiego powstaje No to zawsze mam w przyszłości gońca na D4 Bo tutaj też goniec jest atakowany Więc Hetman nie może odbić pionka A jak goniec stanie na, stanie na D4 No to mój goniec jest, jest lepszy od gońca E2 Stąd też już się robi takie, Taka mikroprzewaga czarnych Więc... Takie ciekawe układy tutaj istnieją, no ale przejdźmy do partii, bo jest co pokazywać, albo w sumie i nie. Zaraz Wam pokażę. Posunięcie A4 ze strony białych, no i w tym wypadku bardzo szybko zbiłem. Przeciwnik od razu odbił na C4 gońce. No i chwilkę się zamyśliłem teraz. Pierwszy raz chyba w tej partii, cóż. Ta pozycja jest lepsza, troszeczkę lepsza białych, ale no właśnie. Chodzi o to, że gram z młodym zawodnikiem, którego chciałem ograć. No to nie ulega wątpliwości. Każdy, kto ma wyższy ranking od przeciwnika, chce wygrać i ma taką większą troszeczkę presję. Tutaj tej presji już nie czułem. Stwierdziłem, że jak padnie remis, to będzie wspaniale w tej pozycji i zagrałem niestety ruch zły. Bierze C8. Jest to ruch fatalny. Rozważałem też Hetman C7, żeby zagrać wieżą C8, i możliwe, że to byłoby trochę lepsze. Też rozważałem posunięcie A3, ale nie mogłem się czegoś tam doliczyć. Okazuje, że, okazuje się, że ten ruch nie do końca jest jakiś tam wspaniały, aczkolwiek jest do zagrania. Bardzo mi ciężko to ocenić, jeżeli silnik mi to wskazuje, ale chodzi o to, że jakby zagrał Hetman na A2, i ja z planem gram goniec na B2, żeby to zablokować i przytrzymać, no to. Takie wybicie jest dobre dla białych. I bez jakości byłyby białe, ale paragońców na skoczka. Z dwojga złego wolałbym grać właśnie taką pozę i mieć tutaj jakieś opcje. Więc trzeba było pójść, no właśnie, na ruch A3. Niestety to nie poszło. Zagrałem tutaj fatalny ruch. Przeciwnik po prostu zagrał Hetmanem na A2. Zszedł ładnie ze związania. I nie wiedziałem co w tej pozycji grać. Pozycja jest trudna. Jest bardzo trudna. Tu jakiś F5 w silnik wskazuje, żeby grać jakąś kontrę ale obawiałem się bardzo gońca na b5 i gońca na c6 i potem pionek sobie szedł bardzo szybko. Strasznie mnie to frustrowało i zagrałem z powrotem wieżą. Niestety Hetman zbił pionka, więc pionek mniej, jest przewaga białych ogromna plus 2 moi drodzy, tutaj mnie jedenastoletni Nikita ciśnie. No cóż mi pozostało, zagrałem skoczkiem na b6, po prostu pewne ruchy już są nieuniknione, Hetman zagrał na a6, gdzie wybiłem tego gońca Hetman wybił Hetman D7 Po Hetmanie D7 pomyślałem sobie tak A niech mi tu przeciwnik zagra na C6 Hetmanem I to będzie takie dosyć ciekawe Bo ja zbiję, on zbije Ja zagram tu i przytrzymam te pionki Podejdę królem I może jakimś cudem się wygrzebie z tej pozy A nawet przeszłam myśl, myśl O wygraniu tej pozycji Co jest kompletnym absurdem Jak się okazuje I wiecie co się stało? Przeciwnik zagrał hetmanem na C6. E, nie ukrywam się, że się trochę ucieszyłem, ale nie dostrzegłem tam jednej jeszcze rzeczy. Zbiłem, przeciwnik zbił, wygląda to bardzo groźnie, ale jest wieża B5, którą trzeba zagrać, żeby pionki były rozłączone. E, silnik wskazuje prawie plus 4, moi drodzy, czyli wygra na białych kompletnie. Wieża zagrała z F na C1, wieża C8. Ja tego nie, nie czułem po prostu na swojej skórze szachowej, czy tak się wyrażę. Tutaj nastąpiło C7 i król zasuwa oczywiście tutaj do D7. Wieża C6. No i sobie, sobie myślę, po co on zagrywa tutaj wieżą? Nie mam pojęcia. Tu ten pionek jest zamrożony, wieża musi go pilnować. A ta wieża co? Pójdzie tędy, tędy. Nie widziałem, że po króle 8 jest ruch wieża B6 No niestety, ten turniej nie był dla mnie taki, powiedzmy, najlepszy Aczkolwiek, bo za, za mało troszeczkę motywów widziałem i taktyki Ale jeszcze zagrane zostało tak Wybiłem, przeciwnik wybił Król D7 I przeciwnik zagrał wieżę C1 Przewaga mojego oponenta, 11-letniego Nikity To minus, przepraszam, to plus 2,5 około to jest wygrana pozycja. A przeciwnik mi zaproponował remis w tym układzie. No, taki prezent mi tutaj złożył, że nie mogłem odmówić. No, i oczywiście po zastanowieniu się 10 sekund podałem mu rękę. On był przeszczęśliwy. Ja nie zapomnę wyrazu jego twarzy, ale to on powinien mnie tutaj ograć. I co ciekawe, jeszcze Wam powiem ciekawostkę na sam koniec. Na korytarzu, jak przechodziłem, to widziałem, jak rozmawiał przez telefon bodajże ze swoim tatą i coś takiego powiedział, jak dobrze zrozumiałem, że no, zremisowałem, bo tutaj coś tam znał wariant, nie znał wariantu, coś takiego, bo w innym języku troszeczkę mówił, więc tak wywnioskowałem, tak się trochę uśmiechnąłem. Miałem, ale dobra. To były emocje, i moi drodzy, no cóż, kończę turniej na pięciu punktach z dziewięciu partii, trzy porażki, trochę szczęścia, trochę też partii takich było. No, no szczęśliwych można powiedzieć e, tutaj przeciwnik jeszcze, no, jeszcze się mnie chyba trochę bał po prostu. E, jak można by było grać? No bo no wieża A8, e, tutaj B5 mógłby nastąpić, ja królem chciałem przejść tędy. E, goniec by się wrócił, tutaj po B6 nie wiem. Znaczy, oczywiście te pionki nie dochodzą do pola przemiany, e, bo to trzymam, ale moje ruchy się kończą i nie wiadomo jak tutaj e, reagować w tej pozycji. To jest kompletnie wygrana Białych. Jak ją wygrywać? No to pozostawiam Wam, drodzy widzowie, do analiz, do analiz samodzielnych. No ale przyznam się, że ten remis mnie bardzo ucieszył. Jeszcze zadziałała chyba presja jakaś i wyższy ranking z mojej strony, porównując ranking, właśnie przeciwnika. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i łaskawy jedenastolatek poprawił mi humor. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu, gdzieś tam kiedyś na turnieju mam nadzieję, że jeszcze wystąpię i będę składał relacje. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję, że kibicowaliście. Do zobaczenia.